Witam Was, panowie oficerowie. W dniu dzisiejszym zrobimy uroczyste unkarackie i odprawę służbową Komendy Naczelnej Polskich Drużyn Strzeleckich. Odprawa i kolacja odbywa się w domu naszego kwatermistrza okręgu świętokrzyskiego, pana pułkownika Adama Lewka. Dziękujemy Ci za pięknie przyrządzone potrawy i wysokie uczucie. W odprawie bierze udział zastępca komendanta naczelnego i dowódca okręgu gdańskiego, pan komandor Wojska Polskiego Klimecki. Zastępca komendanta do spraw kontaktów zagranicznych, pan pułkownik drużyn strzeleckich Stanisław Kisek. Zastępca dowódcy okręgu, pan komandor Krzysztof Magnuszewski. I nasz wielki przyjaciel, kontradmirał floty korsarskiej, pan wiceadmirał, kontradmirał, tak. Morskich Drużyn Strzeleckich. Morskich Drużyn Strzeleckich, Sławomir Ziemiński. Panie pułkowniku Ocisek, proszę o odmówienie modlitwy. Tak jest. Proszę powstać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, pobłogosław nas. Pobłogosław te dary, tych, którzy je przygotowywali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Proponuję również, żebyśmy zaśpiewali pieśń kościelną, patriotyczną. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które przy dyskusja może być przy obiedzie. Dobrze, panie generale, już włączamy. No, tak to się odbyło. Zapraszamy do wstępowania w szeregi Polskich Drużyn Strzeleckich. Kontradmirał Morskich Drużyn Strzeleckich, Sławomir Ziemiński, wasz redaktor.